Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się, jak widzicie, w grze Rogue Legacy. No i cóż, w poprzednim odcinku, jak zapewne pamiętacie, lamiłem totalnie, ale udało się znaleźć też kilka fajnych rzeczy oraz takiego pięknego exploita. No i cóż, zgodnie z moją prośbą, mogliście coś skomentować, napisać, czy chcecie dalej tą serię, czy nie. Jak się okazało, nikt się nie zdecydował zostawić komentarza, co, no nie ukrywam, jest trochę smutne, ale za to wiedziałem, że dobrze się odcinek obejrzał, więc no, dlatego też widzicie ten odcinek, jej i w ogóle. I tak, dzisiaj znowu właśnie kontynuujemy naszą przeprawę bokserem, tym, którym ostatnio, można powiedzieć, zakończyliśmy odcinek, odkrywając właśnie exploita, którego przed chwilą znowu pokazywałem. No i tak, zanim coś dalej, to jeszcze pogadamy sobie z tym totemem pradawnej wiedzy, czy to co tam było, i tam jest jeszcze nasz żywy safe. No, a jak już pogadamy, to potem ruszamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bonjour, śmiertelniku. A co to jest? Odkryłem, że to jest dosyć takie fancy, czy jakieś nowoczesne, czy tam może jakieś wytworne. Ciężko powiedzieć, ciężko mi to wytłumaczyć też kontekstowo. Ale jakiś tam wytworny sposób, by mówić cześć w twoim świecie. Buongiorno to też jest ta włoska metoda namówienia cześć. A to nie było fancy, tylko French, nie wiem. Nie, mniejsza, ja już się gubiłem. A póki co, też gadamy z żywym safe'em Atticusem. Znasz tą Lady Queen. Pomaga ci, daje porady i sztuczki. I nigdy nie jest opłacana. Możesz nie potrzebować teraz pieniędzy, ale kiedyś będzie ich potrzebować. Jednak ona nie będzie prosić, więc... A, co? Więc zabierałem ich trochę... Aha. A więc zbierałem ich trochę dla niej z pobocznych inwestycji, które robię dla ciebie. Więc rób więcej pieniędzy, te? Pomagasz wielu więcej ludziom, niż czym się wydaje. Okej, dobra. Dzięki save za informację, chociaż nie, żeby mnie to interesowało. I dobra, tak, trochę się tam udało zaoszczędzić. Reszta to Karona, czym Karona, nie wiem jak to mówić. Ale dobra, mniejsza z tym i idziemy. I ostatnio chyba zdobyliśmy możliwość słuchania tego czegoś, więc... Wspomnienie Z albo Z. Aha. Złote drzwi nie otworzą się, dopóki wszystkie Eustaris nie zostaną zebrane razem. To wszystko, co leży pomiędzy nami i naszą wolnością. Jeśli będę mógł to otworzyć, będę mógł naprawić wszystko. Będę mógł ocalić wszystkich. Sides discovered, the return, czyli, mam powiedzieć, wgląd, czy tam jakieś takie, coś tam co, tego typu, nie wiem jak to przetłumaczyć do końca, odkryte, ale ogólnie mówiąc, powrót. Więc odkryliśmy jakiś tam nowy wgląd, w sumie tak chyba najłatwiej to określić. Wgląd to będzie gdzie? Nie wiem, w questach? Tak, the return. Pokonaj Eustaris, dalej nie wiem co to jest, bo nie sprawdzałem, bo otworzy złote drzwi. Sun Lantern, musimy... Okej. Okay. Wrócić do tamtego wyschłego jeziora po odnowieniu słońca i parę innych informacji, ale też mamy ukończone. Dobra. Okej, okay. Chyba już też widzę naszą tą negatywną cechę. Wrogowie są tylko sylwetkami. Nas. Więc może być trochę ciężej walczyć z co niektórymi. Ale tak, poza tym to nie powinno to być żadnym problemem wielkim. O ile będziemy wystarczająco ostrożni. I tak. Nadal lepsze to niż podawa opcja pokazująca, znaczy nie pokazująca paska życia. I dobra, bierzemy tutaj szczerze to. Więcej max HP. A zły przycisk klikłem, niestety. Ale i tak, nie ma co się przejmować, co płakać za tym. Jakoś sobie poradzimy. Dobra. Żadnych wrogów tu nie widzę, więc można spokojnie szarżować. Bez daszowania, bez utraty życia. Spróbujemy? Oczywiście, że tak. A, to dobra. Ja byłem głupi, zamiast tak, trzeba było zrobić skok chyba idealny. Coś tego typu, tak. Aha, no niestety sobie zepsułem okazję. A było to dosyć proste. No, trudno się mówi. O, jeszcze nie zauważyłem tego gościa. Nie, wiecie co, ja tutaj zaraz zginę. Będziecie tak, zginę. Czy tego chcę, czy nie.
A okej. Okay. Jeszcze nie padłem, ale widzicie, już i tak mało życia mi zostało, więc no. Byt nieostrożnie podchodzę do tematu. Jak nas... Tacy pewnie... Śmierć przyjdzie szybciej, niż bym tego chciał. I ten dźwięk... Gongu? Coś tego typu? Chyba to jest taki właśnie gong zapaśniczy czy coś. Może bokserski. Nie znam się na tym. Ja, żeby nie było, po prostu żadnych sportów nie oglądam, czy to jeśli chodzi o ringu, czy cokolwiek innego, więc no. Brawo. Brawo, jeszcze wdaszowałem się w tą kulkę. Ale to tyle by było. A szkoda, bo podoba mi się granie bokserem. Ale dobra, plus jeden do witalności, bo mamy przynajmniej rangę. Okej. Okay. Teraz tak, co my tu mamy? A, tam można oglądać nasze dziedzictwo, ale mniejsze z tym. Teraz co najważniejsze, jakieś pierdy po prostu. Tylko, że to nie są te pierdy co ostatnio. Max z kulką ognia, albo ty też to Tesla Spark. A na tym dueliście. Powiem wam szczerze, z tych wszystkich opcji chyba... A najchętniej... Jakby to najlepiej powiedzieć... Też nie wiem, kogo wybrać. Oni by mógłby spróbować tego, znowu duelista, ale Walkiria wcale też nie jest taka zła. Natomiast czarodziej jest taki najbardziej domyślny. To, że wezmę duelista. Rzadziej go brałem, więc wiecie. Dla różnorodności to zrobię, a i tak pewnie potem zlam jakoś totalnie i przegram. Zarobiliśmy niewiele. A co za tym, gdzie niestety stracimy to wszystko. Ale chwila, jeszcze ten tutaj ma coś do powiedzenia. Ale zanim to muszę zobaczyć, czy tutaj jest do kupienia coś fajnego. Jeszcze nie mam żadnego wisiorka, co ciekawe. Mógłby powoli zbierać sobie ten lepsze sprzęty. Ale powiem wam szczerze, jakoś tak na ziemi na tym aż tak wielce nie zależy. Ale dobra, mniejsza. Okej, okay, i tu mam taką fajną rolkę, która potem pozwala nam. Po tej rolce możemy, jeśli się nie mylę, chyba właśnie. Tak, po tej rolce mam krytyka. A teraz ta umiejętność. A, kulka prądu, która nie dotyka tych podłoży i ścian, tak dalej, dobra. Teraz pogadajmy z gościem, zobaczymy co dalej. X and Fertig Sane Mortal? Nie rozumiem, co tam jest. A, znasz coś takiego. Znasz takie powiedzenie? Oznacza być naprawionym i skończonym. I wierzę, że to jest mówione przez tych, którzy mocni swoje ciała potężną technologią. Tak, to jest... to jest jedyna logiczna eksplanacja, czyli logiczne wyjaśnienie takiego powiedzenia. Takie powiedzenie, to powiedzenie mi się podoba, czym raduje mnie. Mniejsza z tym, płacimy, tak, i idziemy po prostu na przeprawę. Jak zwykle nieprzygotowani. Może wiecie, gdybym miał pewnego pada, to byłoby łatwiej, ale niestety nie mam. Tak, to już było, to już słyszeliśmy, więc nic wielkiego, tak, tutaj idziemy na szybko. O nie ma tak łatwo. Rolka i dziab, okej. Okay. Tutaj jest teleport i możemy wziąć, co my tu mamy. Zero Resolve i tu jest jakiś Demeter's Trial, nie wiem jak to działa. Tutaj mamy Win Lachesis Measure. Measure? Nie wiem. Mortality Measured. Powiem wam szczerze, nie wiem jak to działa, ale tutaj Resolve 110%, 110 kosztuje. A z drugiej strony to jest Twin, więc to jest chyba podwójne. Zginiemy szybko przez to. Tutaj nie kosztuje nic, więc wezmę to szczerze. Jak to działa? O nie! Każdy następny cios jest fatalny, czyli śmiertelny. Dopóki nie jest oczyszczony, zdobądź dwa żywności, łamane na mikstur, żeby oczyścić i zdobyć życie oraz manę. Okej, dobra, czyli uśmierciliśmy swoją postać. W sumie ja uśmierciłem tego gościa. Wejście. Tego żałował. Okej, jednak na szczęście nie. A, nie to. Nie to. Ale idziemy. Idziemy nadal i.
Muszę być bardzo ostrożny, żeby nie zginąć tutaj w jakiś głupi sposób. Nie, tam nie, tam nie. Okej, okay, spokojnie. Full focus, full focus. Może jeszcze jakoś to przeżyję. Tak, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Jednak od solidnej ziemi to się to... ten... Znaczy to będzie przenikę, tylko właśnie tworzy taką fajną barierkę. Dobra. Spokojnie. Jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Idziemy dalej. Okej, okay, dobra. Koniec. Koniec tego. I nie wierzę, jeszcze wpadłem w tą kulkę. Jak nie. Poddaję się po prostu. Poddaję się mentalnie już. Będąc szczerym. Biorę zwykłego rycerza, powiem wam szczerze, nie, ja już naprawdę się poddaję z tym. Jak marudzę tutaj. Ale po prostu nie wierzę w swoją lamę. Tak bardzo nie ogarniam. A i znam, będzie coś do powiedzenia. Bong hei, fat choy. Śmiertelniku, nie wiem co to jest, ale okej. Okay. Słyszałem, jak niektórzy to mówili wiele lat temu. I przetworzyłem to do mojego wiecznego banku pamięci. To oznacza szczęśliwego nowego roku, śmiertelniku. Okej. Okay. Jest mówiąc to przez tych, którzy... chcą dokonać antromorfacji, czegoś takiego, nie jestem pewien, nie umiem tego przetłumaczyć, ale... o orbitalnej trajektorii tej planety. Wy, śmiertelnicy, jest wasza antropomorfizacja. Nie, dziwne słowo i nie ogarniam, o co chodzi, ale okej. Okay. Okej. Okay. Kiedyś opowiadałem moim dzieciakowi historyjki, kiedy, jak dorastał. Problemem było to, że ojczulek żadnych mi nie czytał, więc musiałem je wymyślać na bieżąco. Przeskakiwałem między wymyślonymi historyjkami i tymi, które słyszałem od innych. Nie jestem żadnym pisarzem, więc historie, które tworzyłem, były okropne. Ale wydaje mi się, że te konkretne mój syn preferował nad tymi prawidłowymi. Może dlatego, że wiedział, że one są ode mnie. Albo miał po prostu kiepski gust do opowieści. Ja szczerze nie wiem. Jednak podobało mi się ich wymyślanie. No dobra, taka historyjka, opowiastka, super. Szkoda, że nie można tego przyspieszyć, no i lecimy po raz kolejny. Tak, tak, tak. I wydaje mi się, że naprawdę, dopóki nie ogarnę sobie jakiegoś lepszego stylu grania, nie wyrobi się, to te odcinki coraz mniej sensu będą miały, po prostu jakby tylko chodził po to, żeby umierać. Po raz kolejny powtórzę to, co mówiłem chyba też na początku tego odcinka. Może gdybym miał na padzie możliwość grania, byłoby lepiej, chociaż szczerze ciężko mi ocenić. Okej, okay, tak, 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 tak. No dobra, w sumie rycerzom się łatwiej gra. Pomiędzy to, że i tak pewnie nigdy nie będę pamiętał o używaniu moich umiejętności typu tarczka i tak dalej, ale... no jak na razie łatwiej się tym gra niż innymi postaciami. Tak mi się wydaje się. No tak, 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 tutaj nawet użyję takiej magii. Nie wiem do końca jak to działa, szybko to pewnie anulowałem przez to, że nie trzymałem przyciska, tylko go klikłem. Ale dobra. Tak, wydaje mi się, że ta taka podstawowa postać naprawdę radzi sobie najlepiej póki co. Pod tym względem przynajmniej nie stać życia, pokonać wszystkich wrogów, a ja już straciłem życie. I nie pokonałem wszystkich wrogów. No, oczywiście. A tego gościa jakbym miał w sumie pokonać? Dobra, głupoty. Głupot. Skupiłem się naprawdę na głupotach zamiast na przechodzeniu tych. Lunch? Co to miało być? I tak prawidłowo. Okej, czyli już wiem też, gdzie to TNT konkretnie. Jak się odpali, to po prostu trzeba szybko uciekać, bo inaczej nas trafi. W tym, jak to się nazywa. W wybuchu, który nas może poranić.
To jest takie oczywiste, ale zamiast to sprawdzić, czy myśli logicznie, to ja wolę narzekać, że nie wiem, jak to działa. Całuję. Okej, okay, dobra, za bardzo się rozpraszam teraz, ty mówisz szczerze. Tak, teraz tutaj szybko. Dasz, uderzamy, tak. Okej, okay, nie wiem, czemu zdaszowałem w tamtym miejscu, w tamtym momencie, ale... Definitywnie zaraz zginę, a jednak nie. Co prawda nie zwiększę sobie max HP, ale... A, ja tam nie będę narzekał na to. Tak, tak, super. Bogactwo, którego i tak nie wykorzystamy, wiecie, no, standardowa procedura. Dobra, teraz szybko w dół, w dół, w dół. Nawet nie wiem, o czym mówić. Kolejny pusty pokoik. Po prostu mnie pokonuje. Sprawa. Albo mi się wydaje, że mam fatalny refleks. To w sumie jest oczywiste. Pomiędzy tylko kwestię, że tutaj teraz... No! Nie wierzę! Wiecie co? Nie. Nie. Ja chyba bym musiał zrobić tutaj naprawdę jakieś cięcie i pokazywać wam tylko fragment jakiś ciekawszy tych wypraw. Jak tak dalej będzie, co? To nic z tego nie zobaczycie sensownego na tych wyprawach, jak tak będę tylko łaził, ginął od byle czego. Tak, póki co jeszcze full focus, może coś się uda. Jest tak, gdzie jest pęknięcie? O, jest, dobra. Na mi drugą skrzynkę odnajdę. Jewów. Da się to nazwać pozytywami. I tak. W sumie chyba nawet będzie nas stać na jakieś delikatne ulepszenie. Ale zanim coś, to mam tylko jedną informację. Wspomnienie Lamecha. Nie, to już lat minęło, od kiedy pierwszy raz tu zeszliśmy. 50 lat? Setka? 1000? Moja cierpliwość już się kończy. Ci mędrcy... Tam ci mędrcy, ten... Aha. Po prostu zmieniają swoje zainteresowania z jednego na drugiego, tak po prostu. Bell of the Ball, to jest jakiś chyba... Chambal, nie wiem, to jest chyba jakiś powiedzonko, którego nie znam. Po prostu śpiewają i tańczą i nigdy nie kończą czegoś, co zaczęli. Przyjęli nasze... wzięli nasze dary życia i nadużyli ich. To... Lecz to zachowanie musi być... ukończone. Muszą być ukarani. Tylko przez ból możemy poprowadzić do odkryć. Już wcześniej o tym wspominałem, ale nigdy inni nie słuchali, nie zgodzili się ze mną. Nigdy tego nie robią. Jeszcze raz o tym wspomnę na następnym spotkaniu. Ale ten raz będzie inny. Mogę to wyczuć. Cierpliwość każdego ma swoje limity. I coś mówi mi, że 30 raz będzie tym razem. Coś tego typu to było mniej więcej. Wybaczę, tak się zaczynałem, ale to też myślałem mocno, jak to tłumaczyć, bo no, jak już niejednokrotnie wspominałem, nie jestem do końca w formie, jestem i też profesjonalnym tłumaczem nie jestem. Mówię angielski, chociaż jest przyzwoity. Zazwyczaj to podczas nagrywania jakoś tak się osłabia znacząco, więc no, rozumiecie. Tak, sukces, że udało mi się to przetłumaczyć w miarę, moim zdaniem, prawidłowo i... No, nie najgorzej. Okej, okay, i no, śmierć będzie, ja to już czuję. Ja już czuję tą śmierć nadchodzącą. W postaci tej siekierki, czy czegoś innego może? Okej, okay, czegoś innego. Nie jest też ten płomyk, cud po prostu. To szkielety mnie ubiją? Nie, nie szkielety, dobra. Super. Daleko zaszedłem. Szlecik. Tak, szlecik. Też nie? O, proszę. Żyłem znacznie dłużej niż się spodziewałem. Ale dobra, jesteśmy tutaj. Nie wiem, po co to otworzyłem, ale tak, mam tu skrzynkę ze schematem. Skórzany akcesorium. I przy okazji usłyszymy, co tu jest. Znowu od Z. Nie wiem, jak on to robi, ale ciągle... gubię ślad Lamecha. Nie ma innego wyboru. Jeśli chcemy opuścić tą wyspę, musimy wejść do jego pokoju... jak to się nazywa? Pokoju tronowego, sali tronowej.
Tylko jakiś tam ktoś z jego chyba szlacheckiej rodziny, czy inni szlachcice mogą to otworzyć, ale widzieli jak to robili. Są dwie pochodnie przy drzwiach. Obie muszą być uderzone, czy muszą być podpalone uderzeniem stopy, by otworzyć drzwi. Ognie szybko gasną, więc musimy być szybcy. Ale musi być jakiś sposób, żeby dostać się z winy z jednej strony do drugiej. No i patrzcie, zrobiłem to, co do tej pory robiłem. Wcześniej to nie działało, a teraz proszę, magicznie mogę tutaj wejść. I musiałem to odsłuchać po prostu, żeby móc to zrobić. Bo gra stwierdziła, nie, sam z siebie nie możesz tego po prostu spróbować, bo ci to nie wyjdzie. Ale dobra, wchodzimy, zobaczymy, co tam jest. I tak czeka nas śmierć, więc no. Już nic mi to nie robi. Ale okej, jest jakiś... O, to ten trupek. Eustachy Lamech. Pierwszy spellsort. Jak on działa? A nawet się nie przekonamy, bo szarżą mnie już dobił od razu. Ale dobra, mamy rangę w rycerzach, super, i zarobiliśmy coś, więc... Tak, teraz wydaje mi się, że to może być ten dobry moment. Mamy, o... A, to nie, to jest okropne. O. Wiecie co, z tych wszystkich opcji biorę... Kucharza. Wydaje się być najsensowniejszy. I możemy teraz pięknie sobie poulepszać wszystko. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem, od czego zacząć, naprawdę. Jedyne, co tak mi przychodzi na myśl, to może to. Większe zdobywanie expa, więc te nasze przyszłe przebiegi będą trochę lepsze. Niestety nic więcej już nie zrobię. Tak samo nie kupię schemata. Więc tak, ale no, nie będę tego żałował, szczerze. Najważniejsze, że po prostu to mamy. I to nam zwiększy pancerz i zręczność. Dobra. Może być, a póki co no z naszym kucharzem, który jest strasznie brzydki, idziemy, tylko znowu on ma coś do powiedzenia. Co się takiego gada? Śmiertelniku. To było powitanie z mojego świętego języka. Drzew dusz, czy coś takiego. Nie. To było tylko kłamstwo. Moim ojczystym językiem jest angielski. Jestem amalgamacją innych. Nie mam poczucia własności. Poniedziałki. Rację. Dobra. Chciałem zrobić więcej pieniędzy dla rodziny. Więc udało mi się pracować w banku. W życie bankiera. To do mnie przemawiało. Kumplu. To do mnie przemawiało. Okej, co to jest? Lubiłem zaznaczać to coś tam, powiedzmy, na czarno i widzieć, jak numerki rosną, rosną, rosną. Byłem uzależniony. Całe lata tam siedziałem. Straciłem skupienie na mojej rodzinie. Ale pieniądze to jest tylko sposób do końca, kumplu. To mnie zaślepiło. Normalnie spójrz na mnie. Zmieniłem się w safe tylko dlatego, że tak bardzo kocham pieniądze. No, w sensie... Nadal podoba mi się bycie safe'em, ale... Ale wydaje mi się, że to było trochę, no... Zbyt mocne. Ech. To był tylko... Boy joke. Nie, nie rozumiem tego. To jest znowu jakieś chyba gra słów. Ale tak serio. Więc serio, lubię być safe'em. Dobra. Idziemy, nie dostaniesz nic, Haronie. I dobrze, tym razem zobaczymy, jak ten spellsword sobie poradzi z nami, kiedy będziemy mieli więcej życia. O ile go odnajdziemy. No, ale tak czy siak. Przynajmniej mamy już pierwszy jakiś tam, powiedzmy, kierunek, w którym musimy się udać, czy coś, jakieś takie coś. Jak przekazać ten obelisk, jak działa. A, czyli nasze jakieś skill kryty, czyli krytyczne umiejętności, mają szansę stać się super krytycznymi umiejętnościami. Nie do końca, jak to ma działać, ale okej. I tak, już musiałem otrzymać obrażenia. Dobra, jedna rzecz, którą warto pamiętać, to to, że jako kucharz mamy specjalny sposób odbijania pocisków naszą patelnią. Tak, jedno porządne odbicie pocisku pozwoli nam zagwarantować zwycięstwo nad wrogami, od tak po prostu. Okej. Oczywiście. Tak, gotówki tutaj przylazłem i stracę pewnie
cały HP. Bo nie umiem. Tylko dlatego, że nie umiem. Odpowiedź jest oczywista. Jestem lamą i tyle. Ale spokojnie, mamy 3 użycia potrawki. Jeszcze nie tego użyłem, oczywiście. Jedną potrawkę tutaj zarzucę. Teraz odbijemy kość w niego. No. Czy ja właśnie wlazłem na kolca? Nie, wiecie co, to już jest przesada. I tak, żeby być szczerym jeszcze, nie być gołosłownym, to od razu mówię, jest ostatnie podejście, kiedy widzicie wszystko. Następne, jeśli będą jeszcze jakieś robione, ja podejrzewam, że tak, bo nie sądzę, bym cały, powiedzmy, czas zapełnił tym podejściem. A to od razu mówię, będę pokazywał wam tylko jakieś takie właśnie już większe odkrycia, lepsze momenty. Bo naprawdę nie ma sensu, żebym was zamęczał ciągle moim lamieniem na pierwszym etapie. Hej, dobra oko, dawaj, dawaj oko. Dobra, pokonany. Pokonany też z patelni. Ciekawa sprawa, ta patelnia bije dokładnie tyle samo nawet momentami. A nie, dobra, delikatnie mniej od miecza tego rycerza, w którym graliśmy przed chwilą. Więc w sumie patelnia jest... Dobra, ma opóźnienie trochę w swoim uderzeniu, ale tak, jest w miarę przyzwoitą bronią w takim wypadku. Jak myślę, z tym swoim odbijaniem pocisków, zmienianiem ich w kulki ognia. Tak, bardzo fajne. Ale mniejsza z tym. Nie, zdążyłem. Przez opóźnienia patelniowe. Nie, zdążyłem odbić. Ale dobra, nie ma co płakać nad tym. I tak mamy już bezpieczną w miarę sytuację. Jedyne co smutek trochę, że czar mam taki średniawy. Przynajmniej osobiście. No, czy on naprawdę nie może przejść bez dotykania tego? Super. Po prostu super. Nie, ja za bardzo nie ogarniam. Ale tak, mamy patelnię, mamy co? Co więcej można zrobić? Zmienić co? Mamy tu jakąś szarżującą lancję. Znaczy lancję, lancę. Okej. Ja powiem wam, że to jest ryzyko, ale chcę to zobaczyć. Okej. Możemy po prostu tak dźgać, albo... jakieś piękne szarże po prostu robić. Okej, jeśli mam być szczerym, to jest ciekawe. Tak sobie szarżować przed siebie pod niebiosa tą włócznią. Nadal to podpala? A może to jest perk kucharza? W sumie nie jestem pewien. Ale dobra, ta broń mi się podoba. Fajnie jest mieć w sumie postać, która ma taką broń. No i dodatkowo są jakieś rzeczy, które wydaje mi się, że trzeba być szybkim, żeby dostać się gdzieś, no to proszę, no. Taką szarżą spokojnie możemy się dostać wszędzie. Bardzo szybko. Jedyny minus to, że teraz, no, nie możemy się poruszać podczas atakowania z ziemi. Ale tak, te szarże i inne rzeczy, no, moim zdaniem to nadrabia to wszystko. Zatem za to, że właśnie musimy stać na miejscu. I teraz szarża, wspaniała, dobra, potężne obrażenia, unik. Tam u góry coś jest? Pewnie tak, więc zaraz pójdziemy, sprawdzimy. I... A, no, co tutaj dodać? Ciekawe! No jedno co, niestety teraz nie mamy odbijania, które było przyjemne. Ostrożniejsze jeśli chodzi o pociski. No, ale ponadto to dosłownie nie ma żadnych chyba wad tego wszystkiego. W ogóle jest szkoda, że te uderzenia z nogi, tego spinkika, są takie słabe. Ja się, okej, ja rozumiem, że to ma być, wiecie, sposób na poruszanie się i nic więcej, ale... No, fajnie by było, gdyby to więcej biło i... O, co my tu mamy? Hector's Helmet albo... Aites Swords. Zobaczmy, co to jest. Enoch Research Notes, czyli jakieś znowu... informacje o... jakieś badania o tym wszystkim. Okej, to już czytaliśmy kiedyś. Szczerze wezmę tego miecza, mogę żałować później, ale chcę zobaczyć. Zadajesz więcej obrażeń, ale ten relikt jest delikatny. Nie rozumiem do końca, to... But this relikt is fragile. Pewnie znaczy to, że wiecie, stracimy go bardzo szybko jakoś głupio, ale... Tak. Wow, 87 takim zwykłym uderzeniem. Mocne. I mnie się to podoba. A pokonaj wszystkich wrogów? Ale to będzie raczej proste w miarę, więc tak. Tak, chyba
Wow, 191 to też olbrzymia wartość. Muszę być ostrożny jednak, bo nie chcę przekonać się, co to fragile oznaczało. Ale tak, pewnie wcześniej później się przekonam. Relikt broken, Niestety, straciliśmy go. Ale tak, warunek pokonaj wszystkich wrogów bez nie stać życia, no tak jak skrzynki to ja lubię. I dostajemy tym razem dostęp do runy, uwaga, uwaga. Might rune, większe obrażenia z krytyków, no. Super, tylko krytyki to są te takie specjalne warunki, których nie umiem spełniać najczęściej, bo nawet nie wiem jakie one są. Ale okej, fajnie i nowa lokacja. Okej, nowa lokacja, tylko tutaj nadal nic nie zrobimy. Niby jest teleporcik, ale na co nam on? Jedno co teraz mogę powiedzieć to, że musimy szybko znaleźć jakieś źródło żywności, żeby naładować potrawkę i przy okazji może się trochę wyleczyć. I teraz jak ten relikt się zniszczył, czy mamy jakieś negatywne działania? Zniszczył się i po prostu nie daje więcej mocy. Nawet nie ma żadnego sposobu na naprawę, no szkoda. Chociaż z drugiej strony to rozumiem. Ej. Dobra. Spokojnie. Szarża, tak. Tak. W sumie dasz nie szarża. Szarże to mamy. Jeśli się naładuje ten. A tak. Co się stało? Ktoś mi powie, co tam się stało? Bo ja tego nie rozumiem. W sensie. Okej, widziałem, że dotknęło go niby, ale no, zdałem obrażenie i dopiero potem nagle dostałem. Nie, to jest. Nie, nawet naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć więcej o tym. Biorę tą Walkirię, szczerze. Walkirię, tak. No i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Póki co... wziąć... Mógłbym niby kupić tego jakiegoś wisiorka. I powiem wam szczerze, chyba wezmę skórzanego wisiorka. Tym razem, zamiast brać coś innego. A jeszcze pelerynę? Nie, mam pelerynę skórzaną. Na razie po prostu, wiecie, chciałbym komplet skórzany zebrać, a później, jak już będę miał skórzany, to pomyślimy o czymś innym. I teraz mamy jeszcze 444. I przy okazji jakieś coś jeszcze ważnego. Tutaj mamy zaklęcia kosztują więcej biją, a tutaj mamy... Więcej bijemy, kiedy jesteśmy na ziemi. Okej. Nowe runy też będą się wcześniej czy później wykupić. Są bardzo kosztowne, ale nadal może się uda. Ten ma znowu coś do powiedzenia, coś mnie pomału męczy. Kim ja jestem? Czym jest życie? Jaki jest mój cel? Czy zostałem stworzony, czy zawsze egzystowałem? Dużo kropków. Bardzo, bardzo dużo kropków. Pondering. A zastanawianie się nad tym jest... Czemu spoglądanie na to jest ciężkie. Jestem perfekcyjnym bytem. Jak dotarłem do egzystencji, nie ma znaczenia. Tak, to jest tak, jest dużo lepiej. Czujesz, moja dysasocjacja już zostaje zakopana, czym ukryta, zniszczona, dobra. Ale mniejsza z tym. Mamy wszystko gotowe i w sumie zobaczę szybko, czy mogę coś kupić, pewnie nie. Ale jeśli mogę, to nawet to wezmę. No, nie mogę. Więc trudno, smuteczek i tak dalej. I tak, jak mówiłem, widzimy się, jeśli coś ciekawego się stanie. Po prostu, żeby oszczędzić trochę czasu antenowego. Dobra, no więc jesteśmy ponownie, bo mamy tutaj jakieś takie... do wyboru rzeczy. Mam tutaj albo baner obrońcy, coś tego typu, albo tarcza Achillesa. I szczerze weźmiemy baner, zobaczymy jak on działa. I uwaga, uwaga. Mamy teraz... Oj, straciliśmy trochę max HP. Ale teraz szarżując stworzymy też taką... Takie coś, co niszczy średnie pociski. Straciliśmy trochę max HP. Smutne. Ale wiecie co? Moim zdaniem było to tego warte. Pomyślcie w ten sposób. Teraz nie musimy się przejmować niewielkimi pociskami podczas poruszania się. I no. Nadal w jakiś głupi sposób pewnie będę otrzymywał te obrażenia, ale... Przynajmniej jedna metoda jest teraz bezpieczniejsza, jeśli chodzi o poruszanie się, granie i w ogóle. Dobra, a teraz jak mówiłem, no w sumie... Teraz znowu przydałoby się zakończyć to i spotkać się jakby coś lepszego, ale... No, jak już wznowiłem, to chcę też trochę po prostu... sprawdzać razem. O i proszę, nawet dobrze, że tego nie wyciąłem wcześniej, bo mam tutaj kolejną informację.
Kolejne wspomnienie tego Lamecha. Ja jestem Eustari. Nie wiem, czy nie przytomacie jako ustach, coś takiego, ale mniejsza. Ręcznie wybrany przez naszego króla. Aha. Jesteśmy szczytem szlachetności. I przez słowo króla i jego dekret wszyscy są poniżej nas. Jednak tutaj siedzę, ja. Niąc po tym, jak pozostali wygnali mnie ze stołu. Eustaris, to są ci cali, wcześniej to było. Mnie, ze wszystkich ludzi. Od stołu, mnie, od stołu, mnie. Jeśli wydaje mi się, że powinniśmy zabić kilku z tych badaczy, to powinienem dostać czas, żeby wytłumaczyć dlaczego. To nie moja wina, że inni... A co? To nie moja wina, że inni nie spędzali pełnej godziny tłumacząc, o czym myślą. I kogo to obchodzi, jeśli... Kogo to obchodzi, jeśli przyprowadziłeś ten sam pomysł przez ostatnie 30 spotkań? Jestem Eustachy, jak bym tak będę tłumaczył. Mogę to proponować tyle razy, ile tylko chcę. Wydaje mi się, że mogą mnie tak po prostu wyrzucić. Tak jakbym był kimś mniej ważnym. Cóż, nie jestem poniżej ich. Oni są poniżej mnie. Każdego dnia staję się coraz mniejszy przy swoich obowiązkach, jak jakieś szczurki. Nie wiem, jak to tłumaczę, bo mówię, nie chcę. Czytają swoje głupie, małe książeczki. Szkolą swoich małych, słabych żołnierzy. Sadzą swoje brzydkie, małe bakłażany. Nie wiem, jakie dźwięki wydają bakłażany. Ale jestem powyżej tego pospólstwa. Moja rola jest zbyt ważna, by być ograniczona przez jakieś służby. Jestem bastionem, który broni bram. Ostatnim, nie, jedynym. Ostatnią, nie, jedyną linią obrony, która jest potrzebna przeciwko tym atakującym. Okej. Potrzebują mnie. Pewnego dnia pokój się zakończy, a kiedy ten dzień nadejdzie, dowodnim, kto jest prawdziwym superior, czyli tym najważniejszym, najlepszym, największym. No, ale dobra, mniejsze z tym. Dostajecie taki opis i... W sumie wygląda z tego, że na pewno był wielkie ego. I cóż, no. Jak się okazuje, to ego doprowadziło go do tego, że teraz w sumie stał się bossem. Chociaż jestem jednym z tym Eustris czy jakoś tak, więc no nie dziwię się, że z bossem, skoro musimy ich zniszczyć, żeby otworzyć bramę. Ale tak, jakieś kłótnie wewnętrzne, problemy i w ogóle, no super. I przy okazji teraz to. Super po prostu funkcja. Zniszczenie pocisków i jeśli chociaż jeden zniszczyłem, to odnowienie od razu umiejętności. Bardzo fajne, jeśli nie, to muszę tylko kilka uderzeń zrobić, to fajne, fajne. A teraz full focus i... W sumie powinniśmy się skupić na tym, żeby znaleźć przejście do tego bossa i nie ginąć, a nie jakieś takie głupoty, ale no już znowu, kiedy chciałem zrobić ścięcie, to znaleźliśmy to coś, czego nie ruszę. I jakiś nowy przedmiot, który tutaj bierzemy, żeby zobaczyć, jak działa. Co prawda jeszcze mniej będziemy mieli max HP, ale uwaga, uwaga. Zadajesz więcej obrażeń wrogom, którzy są odlegli, ale mniej, jeśli są blisko. Super, po prostu. Po prostu super, będę bił mniej teraz wszystkim, bo wziąłem coś, co jest niedostosowane do mojej postaci. Coś trudno, się mówi. Będę musiał się teraz liczyć z tym, że będę miał bardzo słabe te obrażenia. Ale tak, jakoś to przeżyjemy. Chociaż najchętniej to mnie ginął przy tym przy okazji. I okej, teraz ciekawa sprawa, dopiero to odkryłem, że w sumie to ta moja umiejka pozwala mi pluć tym ogniem ciągle, a nie tak tylko chwilowo. I dobra, mamy znowu bramę, ale mamy za mało życia, żeby tam wleźć, więc... miałem wyciąć. A wyszło z tego, że i tak widzicie prawie wszystko, co tutaj robię. Więc super, po prostu brawo ja. I cóż, skoro znowu taka sytuacja, to przynajmniej postarajmy się zdobyć jak najwięcej
finansów, żeby wiecie, szybko się poulepszać i zobaczyć co dalej. Ale tak, definitywnie następne podejście musi już być przeciwko temu bossowi. Tylko się teraz, kiedy już, no, powiedzmy, że wiemy jak do niego się dostać. Teoretycznie powinienem coś zrobić, a nie tylko tak biegać w tej wewte bez celu. Jeśli nie mylę, tam też przy nim był teleporter, więc nie będziemy musieli przechodzić znowu przez te niebezpieczne pokoje. Okej. Dawaj pociska, dzięki. Dawaj pociska, dzięki. Dawaj pociska. Nie chcesz, dobra, to gin. Okej. Okej, dobra. Okej, super. Kolejna gotówka, ale wiecie co, to coś mi mówi, że tutaj, czy tego chcę, czy nie, niestety lada moment zlamiem, patrząc na moje życie. Może jest to wina tego, że gram zbyt nieostrożnie, co jest pewne. Może tego, że jestem zbyt rozproszony jakimiś głupotami. Może czegoś jeszcze. Musiałem go dotknąć, oczywiście, musiałem. Po prostu musiałem, wiecie, to jest aż smutne, jak się tak patrzę, jak ja nie umiem. Czy mam tu w ogóle jeszcze jakieś przejście? No, tylko tam daleko. A niestety. Ale i tak muszę tego szukać. To jest moja ostatnia nadzieja, wiecie, jeśli chcę walczyć z tym bossem. Bo mając tyle HP, to ja wiem, że ja padnę. Raz, dwa. I dobra, padłem i tak, w głupi sposób. Dobra. No cóż. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. To jest coraz bardziej żałosne. Ale jakoś tak w sumie źle wyszło. I w ogóle jest tak fatalnie. To zrobimy jeszcze jedno podejście. Przy czym tutaj nie pokażę wam z niego nic. Chyba, że naprawdę będą jakieś ważne rzeczy. Czyli już to mówię tak definitywnie. A póki nie ma, to najprościej w świecie skupię się na tym, żeby po prostu odnaleźć tego bossa jak najprędzej i go pokonać. I przy okazji, co tu mamy? Zwiększenie resolve, fajne. I tutaj zwiększenie pancerza. Chyba znaleźliśmy właśnie rzeczy, które mogą nam naprawdę pomóc. Dobra, dobra. A póki co widzimy się za chwilę. No i jakoś to będzie. A właśnie, o chwila, jeszcze musimy zobaczyć tylko najważniejszą rzecz, czyli co to są za rzeczy. Trzy zaklęcia są darmowe, okej. A tutaj zadajemy takie delikatne obrażenia, niszczymy niewielkie pociski. Fajne. Zadaję obrażenie magiczne. O, jest znowu moment, czy to powiedzenie, dopiero teraz zauważyłem. Nazywam się Totem Mędrców. Jest to moje... Nie, czy mój obowiązek, coś takiego. Tam chyba mówił. O, witaj śmiertelniku, nie zauważyłem cię. Ignoruj to, co mówiłem. To był tylko żart. A morałem jest to, że unikaj mnie na ten moment. Chyba, że metafizyczny horror jest dla ciebie czymś śmiesznym. Okej. Nie wiem, jak długo byłem tam w banku, ale kiedy już wróciłem do domu, moja żona była już stara, mój dzieciak stał się mężczyzną. Nie mogłem się z nimi spotkać tak po prostu. Wiesz, za dużo wstydu. Ale wiedziałem, że muszę im to jakoś nadrobić. Wróciłem do miasta, rzuciłem robotę. Nawet polazłem do grupy wsparcia. To wszystko, te pokusy były zbyt mocne dla mnie, kumplu. Wiedziałem, że muszę szukać pomocy. Powiem ci coś. Dołącz do grupy. Gdzie twój problem to jest to, że zrobiłeś za dużo pieniędzy, nie wygląda zbyt dobrze. Dobra, to było coś bardziej chyba, że dołączenie do grupy wsparcia w momencie, w którym twoim problemem jest to, że za dużo pieniędzy zrobiłeś, to jest, nie wygląda dobrze. Tak, chyba bardziej w ten sposób, ale dobra, póki co to, jak mówię, do zobaczenia za chwilę, kiedy już zobaczymy, co dalej nas czeka tutaj. Trzymajcie kciuki, żeby dojść do bossa w momencie, w którym będziemy jeszcze w stanie go pokonać. Mamy jakiś nowy dziennik, musimy go przeczytać wspólnie. Od Z znowu.
czarne korzenie nadal rosną. Są teraz wszędzie. Strażnicy ciągle je wycinają, ale odrastają non-stop. Przysięgam, ten świat reaguje na nasz ból. Im więcej ludzi tracimy, tym grubsze są te czarne korzenie. Wybaczcie, że opuściłem nasze spotkania przy Złotych Wrotach. Wicali Eustris żądają niemożliwego. Podnoszą nasze godziny pracy, nakładają na nas coraz większe podatki. Kiedy ludzie narzekają, to są aresztowani. Strasznie wielu przyjaciół już odeszło. Jay, nie masz najmniejszej po prostu wyobraźni, żeby wiedzieć, co tu jest. Królestwo stało się meczką prochu, która tylko czeka na eksplozję. Naszym obowiązkiem jest ją podpalić. To jest nasza jedyna w życiu szansa, Jay. Możemy coś zrobić. Możemy uratować wszystkich. Z. No dobra, więc tak. Kolejny fragment fabuły i do zobaczenia za chwilę. A dobra, witam ponownie. Jak widzicie, znalazłem artefakty. Mam tu jakiś nieznany. Oraz coś, co już mamy. I z chęcią bym zobaczył, jak to będzie działało, jeśli to weźmiemy po raz kolejny. O! Chyba teraz biję trochę więcej, ale poza tym nic takiego. Szkoda. Ale dobra, przynajmniej już sprawdziłem jedną rzecz. Te akcesoria w jakikolwiek sposób, nawet jeśli dziwny, to się stakują. I przy okazji, czy ja tu nie skrzynki nie... Czy ja naprawdę tutaj wlazłem i nie otworzyłem skrzynki? Chyba wiecie co, już nawet już nie będę za tym wracał, po prostu odpuszczam sobie i chcę. Idę dalej szukać tego bossa. No dobra, jestem, jak widzicie. Nie potrafię w to grać naprawdę, znowu zlepiłem totalnie. Jak widzicie, że straciłem bardzo dużo życia. Tam mamy bossa, ale tylko na szybko chcę zajrzeć tutaj. A nóż jeszcze wiecie, okaże się, że znajdziemy tutaj jakieś coś, co nam zwiększy. Niestety nie. Ale za to mamy jakieś znajdźkę? Od Jay. Uwaga! Grzegorzu. Aha. Ten most się rozpadł. Shift, nie rozumiem, czym jest podkreślona, ale mniejsza. Tak jak wszystko pozostałe. Aha. A z fragmentami mostu zmieniający miejsca, Eustaris zdecydowali, że jest to zbyt niebezpieczne, by dostarczać zapasy do tych wiosek. Ludzie nie przetrwają do następnych zbiorów, jeśli nie pomożemy. Dlatego też chcę, żebyś odszukał wolontariuszy. Doprowadzimy dostawy samemu, osobiście, jeśli musimy. Ale żeby przejść, potrzebujesz pamiątki rodowej, zachowanej w Gatehouse Tower, czyli wieży Gatehouse, czegoś tak. Wejście jest dosłownie powyżej bram do Cytadeli. Wejście zostało zawalone, to chyba coś tego typu. Ale może znajdziesz jakieś inne wejście z piętra wyżej. Pamiętaj, żeby zachować to cicho. Eustaris tego nie będą popierać. Ale mnie zastanawiam, czy oni chcą, by ludzie głodowali. Ale to nie to jest tu problemem. I jeśli to zrobimy, może uda nam się odpokutować za naszą przeszłość. Coś tego typu. Crowded Ambitions. Kręty są wszędzie. Lewy alt, żeby szukać ich wszędzie? Nie rozumiem. Lewy alt blokuje mi poruszanie się postacią. Teraz. No, lewy alt i co? I to nic nie zmienia. A, dobra. Widzę teraz coś. A, no i co ten lewy alt miał zmienić, bo nie rozumiem.
Okej, dobra. Powiem wam szczerze, nie rozumiem, co tutaj się stało tak do końca. Ale coś odnaleźliśmy. To się liczy. To się liczy, naprawdę, że coś odnaleźliśmy. Nawet jeśli tracę na tym życie i nie pójdziemy na bossa. Jakieś kolejne. Aha. Schody się zapadły. Nie ma szans, żeby teraz się dostać tutaj do góry. Okropny czarny korzenie był prawdopodobnie powodem. Musiały jakoś się tutaj dostać przez pęknięcia. Ej, klikam tego alta i nic się nie dzieje. Naprawdę. O, i chwila, tam wyżej się nie da dostać, ale przecież można skakać po tych korzonkach właśnie. Powiem szczerze, że to jest ryzykowne, ale skoro i tak nie mam nic lepszego już do zrobienia, a postać mi ginie, od tak po prostu, bo jestem już bardzo bliski śmierci, podkreślam to. Mogę, wiecie, równie dobrze pójść i zobaczyć, co to jest. I patrzcie, jakieś budki. Kolejny wpis. Od Gregorego, tym razem, czy od Grzegorza. Jay. Ostatnie Kevin, czyli chyba jakieś zapadliny czy coś, zakopało Hyrule'a, czyli tą pamiątkę rodową. Dobrym wieściami jest to, że nadal jest nieuszkodzona. Te rzeczy są naprawdę wytrzymałe. Chciałeś mi to odkopać, ale wieża jest ledwo w jednym miejscu, znaczy w jednym kawałku. Jeśli zbyt bardzo się ruszy, obawiam się, że ta wieża się zawali. A jeśli to się stanie, zakopiemy ostatnie wejście do Agarty. Nie możemy nic więcej zrobić. Musimy zostawić to tak, jak jest. Wybacz, Jay. Okej. Okej. Wiecie, co tutaj teraz jest naprawdę wyzwanie dla moich umiejętności? Nie. Dobra, zaraz tu padniemy niestety, ale odkryliśmy coś nowego i to się liczy. Nie zdążyłem shifta kliknąć, no niestety, śmierć. Wielki pech, ale wiecie co, i tak jestem z tego zadowolony. Tyle, ile tutaj teraz odkryliśmy podczas tego jednego krótkiego przebiegu, przynajmniej dla mnie krótkiego, dla was pewnie tym bardziej. To, no cóż. Powiem wam szczerze, jestem z tego zadowolony i to bardzo. Bierzemy barbarzyńcę w następnym odcinku, bo odpowiem szczerze, że tak, będzie następny odcinek. Teraz czuję po prostu się pobudzony tym, że odkryłem jakiś nowy sekret. Zobaczymy, co dalej właśnie. A póki co... chyba kupię sobie... dodatkową zbrojkę i co my tu mamy? It flight and fight up here. No, here, znaczy here. Dobra, nie umiem po angielsku, ale mniejsza. The Aviary. Okej, Dragon Lancer. Okej, wiecie co, to mi się podoba. A wiecie, co jest jeszcze w tym wszystkim najlepsze? Lancer. Potencjalnie ten gość będzie miał tą dzidę, którą widzieliśmy wcześniej. Więcej, no wszystko super. Ale tak, jak będzie i czy naprawdę będzie miał i tak dalej, to przekonam się w kolejnym epizodzie. A póki co na zakończenie pogadamy jeszcze z nią. I tak, następne podejście będzie barbarzyńcą, kimś, kto bije olbrzymi damage, ale no, musi stać nieruchomo. Niby tak przez kołku też może bić, ale wiecie, to już jest słabsze. A póki co... hej! Wybacz, dzisiaj się wyjątkowo jąkam. Coś tego typu było. I to tyle. Tylko tyle, dobra. Dobra. Cóż, na tym pewno już zakończymy. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobało mimo mojego lamienia. Parę rzeczy dzisiaj jednak odkryliśmy i cóż, w następnym epizodzie już powiem wam szczerze, że wprowadzę delikatne zmiany. Pierwsze podejścia, powiedzmy ze dwa, będą pełne. A dalej już postaram się po prostu wycinać te nudniejsze fragmenty. No i cóż, to by było na tyle na razie, więc dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i hej hej!